Witam serdecznie, odcinek dzisiejszy zaczynamy od batelki na skrzyneczki oczywiście procentowe z M9 Crimson Revenge, oczywiście, że uda nam się trafić. Oczywiście przypominam, że do wygrania jest skin. Jak chcesz go wygrać z subzmanem, oczywiście łapa w grę pod filmem. Oglądaj film do końca, będzie hasło konkursowe oczywiście w trakcie filmu podane. Oczywiście dołącz na Discorda i uzi kod Kroxy, bo skin się jako sam pewno nad nim jesteś. Wystarczy, że zalogujesz się z linku, zapisu, bądź klikniesz oczywiście magiczny przycisk w prawym górnym rogu i wpiszesz tutaj oczywiście kodzik Crocs przez Wex. Jako są pełnoletnim jesteś, to oczywiście dostajesz na start skrzyneczkę za free i 10% więcej do każdej płaty, kod oczywiście możesz używać do woli. Mamy tutaj 5 koła z tego, czyli bitwy, więc zaczynamy konkretnie. Oczywiście przypomnę też o konkursie na piękny nóż rękodzieło, który jest dla osób płacając skanę Crocsy. Więc jak płacasz skanę Crocsy, wysyłaj oczywiście na Discordzie nagrania, płacasz i oczywiście każde 2 złote płacone, to jeden bonus respektu. Im więcej bonusów bierzesz, tym jak szansa na wygraną i oczywiście gwarantowana ranga w postaci nagroda, gwarantowana w sensie w postaci rangi na Discordzie. A my lecimy z tam ulepszoną skrzyneczką Anarchia. Zobaczymy, czy ona nam tutaj coś lepszego zaproponuje od poprzednika. No wątpię, żeby to było no, coś więcej niż 5 kopa, tak? No, wydaliśmy 2,5, więc może overall coś tutaj uda się, że tak powiem, o tej wartości przytulić. Ale zobacz, 3 jeszcze skrzynki przed nami i... No, nie wygląda to chociaż okej, no. 325 zł jednak, więc jeszcze tutaj 2 otwarcie przed nami, które, no, mogą nam to jeszcze podbić tą naszą wartość tych naszych skinów. No i nawajka na koniec, więc fantastycznie. No, powiem tak, no nie ma tu 5 koła, jest 3500, więc i tak jest bardzo dobrze. I naprawdę zaczynamy tutaj tę battle dzisiaj całkiem sympatycznie. Idziemy oczywiście wyżej. I nie mogę znaleźć. Jest jednak tutaj ta skrzynka Riptide. Oczywiście skrzynka Sesa, tak? Odwzorowana na wzór, pani prowadząca, dobry język polski. Jest to oczywiście skrzynka na wzór tej skrzynki z Counter-Strike'a. I powiem, że no, się tutaj skrzynka udała jak najbardziej i fajnie tutaj odzwierciedla to, co faktycznie możemy dostać w tesie, czyli niebieski skin. Nie no, żartuję oczywiście, bo wydaje mi się, że drop tak jest lepszy niż w tych skrzynkach w CS-ie, ale to tylko takie moje skromne zdanie. 8,44 do 7,73. No niestety tutaj... No, tutaj ten auk jednak, no dobra, chciałem powiedzieć, że nie idzie to na pół naszej myśli, no ale właśnie, teraz 18,39, więc zobaczmy, lecimy dalej, no jakby tu udało nam się zdobyć te skrzynki nóż, to było naprawdę bosko, no ale szansa jest na to mała, tak? Tak samo jak trafienie, jak na trafienie oczywiście, po sukcesie, jest szansa bardzo mała, no to tutaj, no, jeżeli skrzynka ma być odzwierciedlona, no to tutaj szansa też jest mała, tak? No ale zobaczcie, no kałaszyk za no prawie 100. Lit Museo 92 złote. No. 5. Przegraliśmy. Więc. O, czekaj. Tu widzę, nie zdążyłem dołączyć. Ale tutaj te. Jejku, jak tutaj te bitwy? Halo. Zdążę? Zdążyłem. Ciaro. Bitwa na skrzynkę Royal. Więc zobaczmy. No, barak. GGWP, może Underdog to był jednak, no jednak nie. Tak liczyłem, patrzyłem, może jednak Underdog to był, no ale nie, no niestety trzeba się pogodzić z porażką, tak? Ojej, ale tu mamy skrzynki z kołachami prezentowymi, a takich skrzynk to nie. Skrzynia Luxurious. No, zróbmy coś takiego. 6 takich skrzynek i wrzućmy bota i zobaczmy, czy. Czy ja, czy bot Alex? Na pierwsze otwarcie niestety mocno, ale to mocno dla niego. Jakby Fenek spadł, byłoby G. No ale Fenka nie ma. Jest ta pasji, może to jeszcze dla mojego oponenta, więc no jest to bitwa co jednostronna. Bardzo. No ale tutaj ten Fenek nas wspomoże, ale to jest dalej 1000 złotych straty. Więc no zobaczmy, no te rękawice myślę, że tutaj... No, dają nam oddech, tak? Dają nam tutaj drugi oddech. No i pięknie. Patrz, tak się kombekuje bitwę z tym. Tak się kombekuje. 9 koła i dzięki temu, no mamy prawie 11. No zobacz, mieliśmy 3,5 chyba? Tak mi się wydaje. I zobacz, jak tutaj ładnie wróciliśmy. No naprawdę, no ma się to coś z tym. Ma się to coś. Dobra, robimy. Coś takiego.
Dorzućmy royala. Dorzućmy dwa royale, albo nie, zrobimy coś takiego. O, jeszcze mogę. Patrz, i jeszcze raz kliknę. Ale coś takiego. I to będzie ostatnia bitwa. Hasło konkursowe w dzisiejszym filmie? Nie wiem, no... Napisz, jak się czujesz dzisiaj. Napisz, jak się czujesz i to wszystko. Chcecie wygrać. No i spełniają oczywiście przednie wymagania, które napisałem. Znaczy, napisałem, powiedziałem. Ojojoj, tutaj bardzo porówę, no. 846, no ajajaj. Ajajaj, no jeszcze jedna, to jest skrzynia z losami. No okej. Okay. Wygrywamy póki co to przedsięwzięcie. Trzy skrzynki z nożami jeszcze. Jest trudne. 1100. Jeszcze dwa otwarcia. I... Oj. No ten Bowie Knife nie ciekawy, ale no dalej mamy przewagę tutaj, tak? 400 zł. No jest good knife na nas, ty. 840. I zobacz. 146. No, będzie to do ostatniej skrzynki chyba. Bitwa zacięta. No ale zobaczmy. Żeby teraz głupio tego nie stracić. Ostatnia skrzynia. I mamy naprawdę gigantyczną przewagę. No i mamy to. Tu się nic nie zmieniło. No i mamy to, zobacz. 16 400 zł. No stary, ja chyba mogę podziękować wam za oglądanie na dzisiaj. I co, zapraszam oczywiście do skorzystania z kodu Kroxy. Jak oczywiście są pewne, nad nim jesteś. A jak wpłacę z kodem, to wyślij na Discorda i weź sobie udział w konkursie na kosy. Dzięki za oglądanie, widzimy się jutro. Nie.